Serwus, w dzisiejszym odcinku kilka słów o malinach. Witaj na kanale Krychu Gotuje, już za chwilę trzy przepisy na maliny, a tymczasem zapraszam Cię do odwiedzenia moich stron krychu-gotuje.pl oraz blog.krychu-gotuje.pl. Maliny zawierają cenny błonnik oraz dużo węglowodanów, w tym cukry proste. Mają niską zawartość tłuszczu, są bogate w witaminy C, E, B1, B2, B6 oraz wiele substancji mineralnych: potas, magnez, wapń, żelazo. W Polsce maliny rosną w lasach i ogrodach. Owocują w drugim roku i jesienią usychają, ale roślina wydaje nowe pędy. Maliny uprawne mają wiele odmian różniących się wielkością owoców, barwą i smakiem. Obecnie na świecie istnieje ponad 200 znanych gatunków malin. W kolorze od czerwonego przez czarny, aż po rzadsze odmiany pomarańczowe, fioletowe i żółte, a nawet białe. Ale najbardziej aromatyczne są maliny dziko rosnące. Te właśnie owoce zawierają więcej cennych dla zdrowia substancji.